życie. Masz tylko jedno życie. Co robisz ze swoim życiem? Jakie inwestujesz? Nie cofniesz ani jednego dnia swojego życia. Każda twoja głupia decyzja jest nie do cofnięcia. Wszystko, każdy błąd, który zrobiłeś, nie zostanie cofnięty. Każda durna decyzja, którą podjąłeś, nie zostanie cofnięta. To się wydarzyło, ale wciąż masz jakąś pulę dni przed sobą. I nie potrzebujesz naprawiać swoich błędów. Potrzebujesz tylko i wyłącznie wziąć nowe życie. Nie naprawisz swojego starego życia. Nie naprawisz błędów. Nie zmienisz twoich decyzji, ale możesz przyjąć nowe życie. Możesz postawić granice między tym, co do dzisiaj, a między twoją przyszłością. Możesz mieć dobrą przyszłość, jeżeli dobrze zdecydujesz, jeżeli dobrze zainwestujesz. Jezus Chrystus to jest dobra inwestycja, dlatego że On pokonał śmierć. Nikt nie wstał z martwych, tylko On powstał z martwych. Jeżeli zaufasz Mu, będziesz mieć nowe życie. On nie poprawi twojego starego życia, On ci da nowe życie. To się nazywa nowe narodzenie. To się nazywa nowe narodzenie. Po prostu potrzebujesz uwierzyć w to, że Jezus to Boży Syn, że Bóg stał się naprawdę człowiekiem. Potrzebujesz uwierzyć, że On poszedł na krzyż, że umarł za twoje grzechy i że zmartwychwstał, że pokonał śmierć. To jest taka bardzo prosta informacja. Na tym polega cała Ewangelia. Jeżeli w to uwierzysz, jeżeli to przyjmiesz, będziesz mieć nowe życie, a Bóg będzie prostować twoje ścieżki. Będziesz mieć czystą kartę. Wystarczy zaufać Jezusowi. To jest wszystko, co potrzebujesz zrobić. To jest wszystko, co potrzebujesz zrobić. Nie potrzebujesz siebie korygować. Nie potrzebujesz pudrować swojego życia. Tylko zaufaj Jezusowi. Uczyń go swoim Panem i Zbawicielem. A będziesz zbawiony. Dlatego, że istnieje niebo, istnieje piekło. To nie jest jakaś mityczna opowieść. To jest duchowa rzeczywistość. Niebo to przebywanie w Bożej obecności, w światłości. Piekło to przebywanie w wiecznym oddzieleniu od Boga, w wiecznej ciemności. To jest alternatywa. Światłość i ciemność nie mają ze sobą nic wspólnego. Więc jeżeli nie wybierzesz Jezusa, to nie będziesz mieć nic wspólnego ze światłością. I tak samo, jeżeli zdecydujesz się na ten krok, by mu zaufać, to będziesz w światłości. Niebo jest realne, piekło jest realne. Istnieje coś takiego jak zbawienie i potępienie. To nie jest starodawna historia. Bóg się nie zmienił. Bóg się nie zmienia. Bóg jest zawsze ten sam. To człowiek się zmienia. Człowiek się zmienia, czytaj, tak naprawdę się degeneruje. Ludzkości się wydaje, że staje się coraz bardziej nowoczesna, coraz mądrzejsza, coraz bardziej rozwinięta, a tak naprawdę ludzkość się degeneruje. Ludzkość się degeneruje, widać to na każdym kroku. Dlatego jedynym ratunkiem jest zbawienie w Chrystusie. Bóg celowo to tak urządził, żeby być zbawionym, trzeba przyjąć prostą Ewangelię. Po to, by człowiek musiał się ukorzyć. Żeby być zbawionym, trzeba się ukorzyć.
trzeba włożyć pychę do kieszeni i ukorzyć się przed Bogiem, powiedzieć: tak, potrzebuję pomocy. Tak, jestem grzesznikiem, tak, potrzebuję Ciebie. Pyszni ludzie nie idą do nieba. Pyszni ludzie nie idą do nieba, bo nie są w stanie spotkać się z Jezusem, jeżeli są pyszni. Pycha jest czymś, co oddziela od człowieka, od Boga. Niezależność jest tym, co oddziela cię od Boga. Ale w każdej chwili możesz podjąć decyzję, żeby Mu zaufać. To jest bardzo proste. To jest bardzo proste. Ja podjęłam tę decyzję 27 lat temu i nigdy tego nie żałowałam. Wyrosłam w domu, w którym mój tato zajmował się okultyzmem. Zawsze wiedziałam, że jest moc. Zawsze wiedziałam, że jest coś dużo więcej niż ta fizyczna rzeczywistość. Widziałam, co mój ojciec robił. Pociągało mnie to, też w to wchodziłam. Tylko że to była ta moc, która niesie śmierć. Nie doprowadziło mnie to do niczego dobrego. Przyszedł nawet taki moment, że miałam myśli samobójcze. Ale gdy poznałam Boga, gdy zaufałam Mu, to spotkałam się z mocą pełną światłości. Zobaczyłam, że Bóg to nie jest jakaś nudna postać, nie wiadomo gdzie. Tylko, że to jest Bóg, który jest blisko i że to jest Bóg mocy. Że On ma potężniejszą moc niż ta śmieszna namiastka, którą oferował mi diabeł. Bóg jest pełen mocy. Bóg uzdrawia i uwalnia dzisiaj. Nie zmienił się. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, jeżeli zmagasz się z tym, przyjdź do nas, będziemy się z Tobą modlić. Bóg jest Bogiem mocy i Bóg jest zainteresowany Twoim życiem, Bóg jest zainteresowany Twoim losem. Objawił się w Jezusie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak jest Bóg, to poczytaj sobie Nowy Testament, zobacz, jak jest Jezus. Będziesz wiedzieć, jak jest Bóg. Będziesz wiedzieć, co myśli Bóg, jaka jest Jego wola, jakie jest Jego serce. Popatrz na Jezusa. Możesz być zbawiony. Jeżeli zaufasz Jezusowi, możesz być zbawiony. Jeżeli Mu zaufasz, na pewno będziesz zbawiony. Dlatego, że On jest wierny.